Cześć, dobry wieczór. Tutaj Mateusz i jego skrzypiące krzesło. To będzie log numer 3 dotyczący mojej kampanii w settingu Dolmenwood, mojej kampanii OSR-owej, mniej więcej w większości, hexcrawlowej, którą przygotowuję, którą prowadzę już teraz, która się już dzieje. No bo od czasu ostatniego loga numer 2 minęło sporo czasu. Zdążyliśmy wystartować, zdążyliśmy rozegrać 4 sesje, więc tych refleksji trochę mi się nazbierało. Pewnie nazbierało mi się ich na tyle dużo, że będą w niedługim odstępie 2 logi i będę się starał je robić trochę bardziej regularnie, bo tych refleksji mam całkiem sporo i jakichś tam informacji, trochę rozkmin takich ogólniejszych, które gdzieś na fali tego prowadzenia tej kampanii mi się w głowie pojawiają i z którymi będę się chciał pewnie z Wami czasem podzielić, więc tak. Jeśli chodzi o jakieś takie rzeczy podstawowe i techniczne, kampania ruszyła. Ruszyła pod sam koniec roku falernego, roku pańskiego 2020, 30 grudnia. I od tamtej pory udało nam się zagrać 4 sesje. Kampania ruszyła na Twitchu i na Twitchu się też pojawiła, natomiast jak pewnie wiecie, na Twitchu rzeczy znikają. Więc kto nie obejrzał na żywo 2 pierwszych sesji, ten na razie nie może ich obejrzeć. I w związku z tym proces YouTube'owania ich, a więc szykowania ich do publikacji na YouTubie ostatnio przyspieszył. On też będzie później mocniej zautomatyzowany. Na początku będę chciał, poprosiłem o pomoc Macieja Litwina z Dobrych Rzutów, żeby mi pomógł to trochę ogarnąć, natomiast później zamierzam ten proces publikacji uprościć i zautomatyzować na tyle, że liczę na to, że te kolejne sesje będą się ukazywały w miarę regularnie i że wszyscy, którzy nie lubią na przykład oglądać streamów z powodów problemów technicznych, a miewam takie na tych streamach, będą mieli szansę po prostu oglądać sobie te sesje spokojnie na YouTubie i sobie tam w swoim tempie tą kampanię śledzić. Ja tutaj sobie zerkam, bo zrobiłem sobie notatki. Napiję się kolki, której piję mniej, ale jednak ciągle mi się zdarza. I co? Więc tyle, jeśli chodzi o jakiś taki podstawowy raport. Kampania się toczy. Staramy się grać w miarę regularnie. W tym tygodniu się chyba nie uda zagrać, ale w kolejnym mam nadzieję, że tak. I plany są takie, żeby grać ją dalej. Graczom chyba się podoba. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jeśli chodzi o widzów, to tam na tych streamach nie ma tych widzów zbyt wielu, ale liczę, że kiedy kampania się pojawi na YouTubie, to też feedback zacznie spływać, więc zobaczymy. To jest ciągle projekt, który jest w dużej mierze eksperymentem, natomiast po 4 sesjach mogę już powiedzieć, że udaje mi się dość konsekwentnie trzymać przyjętych założeń i póki co jestem bardzo, bardzo zadowolony. Znaczy po prostu świetnie mi się prowadzi w taki otwarty sposób. Świetnie mi się prowadzi bez typowego prepu, świetnie mi się prowadzi bez generowania w jakiejś formie fabuły czy wątków. No i tutaj może paść pytanie, czy w związku z tym ta gra jest taka zupełnie o niczym, jak to się czasem zarzuca sandboxom, że gracze chodzą z punktu do punktu, znaczy bohaterowie chodzą od punktu do punktu, coś tam sobie robią, coś tam się losowo wydarza i czy to wszystko w ogóle dokądś zmierza, czy tam będzie coś na kształt fabuły. No i to są wszystko bardzo ciekawe pytania, nie wiem, czy na wszystkie uda mi się odpowiedzieć, dzisiaj mam tych refleksji sporo, ale dobrze, jeszcze zanim wejdę w jakieś królicze dziury różnych rozkmin. Popatrzcie, tutaj jest na obrazku wrzucona specjalnie mapa, którą narysował dla mnie do tej kampanii, dla mnie i dla moich graczy Maciek Hetmańczyk z naszego kanału, za co mu serdecznie dziękuję. To jest mapa heksowa, która jest troszkę zmienioną i przetłumaczoną na polski mapą Dolmenowego Lasu i okolic. Dzięki czemu nie musimy robić polglisza, nie musimy używać cały czas podwójnych nazw i to jest coś, co moim zdaniem bardzo wybija z gry. Nawet jeśli wszyscy ten angielski świetnie rozumieją, to fajnie jest mieć pewne rzeczy przetłumaczone, więc zadałem sobie trochę trudu, żeby część tych nazw
gdzie to miało sens przetłumaczyć. Maciek zrobił super mapę, z której gracze mogą sobie korzystać. No jak pewnie wiecie, w Hexcrawlu mapa to podstawa, więc super, że jest taka możliwość, że mamy w ekipie zdolnych, utalentowanych plastycznie Maćków, jednego i drugiego, i mogą takie rzeczy robić i ogarniać. Jestem za to bardzo wdzięczny. No ale to nie wszystko, dlatego że poza mapą Maciek zrobił jeszcze portrety postaci, co jest w ogóle super. I popatrzcie, tutaj na pierwszy ogień idzie postać, którą gra Mateusz Aleksander. Ja o tych postaciach za dużo nie będę opowiadał, bo chciałbym, żebyście oglądali kampanię, żebyście oglądali Dolmenowy Las, bo ostatecznie tak ta kampania się nazywa, i żebyście te postacie poznali w trakcie gry, a nie żebym ja teraz się o nich tutaj uzewnętrzniał. Natomiast pokazuję wam je, żebyście zobaczyli, jak fajną robotę wykonał Maciek. Proszę bardzo, pierwsza postać Aleksander, postać Mateusza. Druga postać Felix, postać grana przez Piotra. Trzecia postać Gerard, postać grana przez Zela. I wreszcie czwarta postać, czyli Stephen Huxley, postać grana przez Mikołaja. Jak widzicie, ten XVIII-wieczny vibe, który obiecywałem, jest w grze, jest na portretach, więc absolutnie od tego nie odchodzimy, absolutnie od tego nie odchodzę. Te portrety się będą pojawiać w layoucie. Jeszcze jest kilka jakichś drobiazgów, przy których z Maćkiem współpracuję, plastycznych. Nie będę na razie zdradzał jakich, ale bardzo się cieszę, że takie wsparcie od kolegów z kanału mam i dzięki temu to wszystko może jakoś fajnie się prezentować i fajnie wyglądać, więc to jest bardzo przyjemne i bardzo, bardzo za to dziękuję. No i co, gra się toczy, odbyły się już 4 sesje. Na każdej z tych sesji konsekwentnie rzucam na wszystko. Rzucam na pogodę, rzucam na zdarzenia podczas wędrówki. Całkowicie w 100%, tak jak sobie zakładałem, generuje świat i zdarzenia na bieżąco. W większości, w głównej mierze na bieżąco. Czasem jeśli między sesjami, jak pomiędzy pierwszą a drugą sesją, dowiedziałem się, że bohaterowie zamierzają się udać w miejsce na mapie, o którym nie wiedziałem absolutnie nic, no to akurat tak się złożyło, że miałem czas to miejsce sobie przygotować. Ale znów to przygotowanie polegało na rzutach na różne generatory i takim brainstormingu sam ze sobą i z tymi tabelami, żeby wykreować lokację, która moim zdaniem będzie ciekawa i z tego, co się okazało na drugiej sesji, chyba ciekawa była. Więc sporo jest takiego rzucania sobie wyzwań w postaci interpretowania losowych wyników i też pewnie o tym będę jeszcze trochę mówił, bo to jest bardzo ciekawy aspekt. Tak czy inaczej, dalej konsekwentnie trzymam się tego, że nie ma jakiegoś takiego typowego prepu, nie przygotowuję niczego, co wydarzy się na kolejnej sesji, korzystam z tabel, jeśli jest taka potrzeba, że muszę coś wygenerować na szybko, zarządzam krótką przerwę, bezwstydnie i po prostu rzucam, na co mam rzucić i improwizuję na podstawie tego, co wyszło w tabelach i gra toczy się dalej. Wydaje mi się, że póki co to działa. Na pewno działa dla mnie, w tym sensie, że po prostu dobrze prowadzi mi się grę, w której nie wiem, co będzie dalej. I naprawdę nie wiem, co będzie dalej. W sensie to nie jest tak, że tylko nie wiem, co zdecydują gracze. Ja po prostu naprawdę nie wiem, co wydarzy się za chwilę i wyniki w tabelach mnie zaskakują. Rodzaj twórczości, jaką jest interpretowanie tabeli, to nadal jest twórczość mistrza gry. Natomiast no, ma ona zupełnie inny charakter i sprawia, że nie tylko gracze przeżywają przygodę w opisywanym świecie, ale mistrz gry również w tej przygodzie uczestniczy, w tym sensie, że po prostu odkrywa ją razem z graczami, a nie odkrywa ją przed nimi, mając ją wcześniej przemyślaną. Bo to, do tego tematu będę ciągle nawracał. Tutaj proszę, różne ładności, damy na chwilę Welcome to Dolmenwood, bo Necrotic Gnome dał taką opcję, chyba o tym mówiłem już przy logu numer 2, że można zostać patronem Dolmenwood i mieć wcześniej, jeszcze zanim ruszy Kickstarter,
dostawać co miesiąc paczki materiałów dotyczące settingu. Ja skwapliwie z tego korzystam, bo tam są super rzeczy. Między innymi taki właśnie zaktualizowany plik wejściowy w system, czyli to Welcome to Tolmenwood, ale nie tylko, są też różne inne fajne rzeczy, na przykład jakieś tam, prawda, klasy, opisy. To są akurat rzeczy dla graczy, którzy chcą grać tymi dziwnymi różnymi istotami, które w Dolmenowym Lesie mieszkają, ale też po prostu opisy właśnie na przykład elfów, w tym sensie tych elfów takich feerycznych, jakie w Dolmenowym Lesie występują. Czasem jeszcze nie ma ilustracji, prawda, bo to są wszystko materiały wczesne, ale bardzo fajnie, że takie rzeczy wychodzą. Ten setting jest cały czas wspierany i czuję się zaopiekowany, płacąc za tego Patronite'a, więc jeśli ktoś chce Dolmenwood w jakiejś formie prowadzić, to jest to opcja warta rozważenia. Coś, co chciałem na pewno poruszyć, co mi się wydaje bardzo interesujące, też w kontekście tego, że czytam sobie ostatnio NOK, taki OSR-owy zin, bardzo, bardzo fajny, który zresztą będziemy pewnie recenzować na dobrych rzutach. I tam jest sporo o tonie, klimacie gier OSR-owych. I pada tam takie w jednym z artykułów sformułowanie, którego też często używa Ben Milton, whimsical, taki angielski przymiotnik whimsical, który oznacza kapryśny, dziwaczny. I on często odnosi się do tonu modułów, czy przygód, czy zdarzeń w grach OSR-owych. Że on lubi, kiedy one są takie, kiedy pojawia się ten taki element dziwności. Nawet trochę zabawnej, nawet trochę, jak to mawiała młodzież w moich czasach, od czapy. Ale w jakimś sensie jakby niekoniecznie rujnujący powagę, niekoniecznie upychający grę od razu w klimat komedii, raczej gdzieś tam igrający z taką tradycją trochę jakiegoś tam nonsensu, trochę baśniowości takiej rozumianej jako konfrontacja z naprawdę dziwnymi rzeczami, które ciężko jest na początku ująć w ramy. I wydaje mi się, że do Dolmenowego Lasu, do Dolmenwood to bardzo pasuje. I pozwala ta konwencja tego takiego zaczarowanego lasu, jak z baśni, i fakt, że gdzieś tam w tle są te wszystkie feeryczne istoty, sprawia, że dość łatwo jest używać tego tonu, czyli być whimsical w tym, co się wydarza, jako mistrz gry, bez kompletnej dekonstrukcji symulacyjnego aspektu świata przedstawionego. W sensie, że z jednej strony ta nasza kampania, ten Dolmenowy Las, dzieje się w tym pseudo-XVIII-wiecznym świecie, w którym oświecenie zaczyna triumfować gdzieś tam poza granicami tego świata i bohaterowie mają jakiś tam swój światopogląd i z tego świata przychodzą i funkcjonują w nim normalnie i ten świat jest w jakimś sensie normalnym światem. Oczywiście światem fantazy, ale normalnym w tym sensie, że obowiązuje w nim mnóstwo tych samych reguł i praw, co w naszym świecie. A z drugiej strony jest przestrzeń, żeby to niesamowite było faktycznie dziwne. I żeby to zderzenie nie rozbijało jednej i drugiej strony równania, tylko tworzyło jakąś syntezę. Wydaje mi się, że to na tych sesjach wychodzi dość fajnie. Będę się starał w tych logach unikać spoilerów, więc będę przynajmniej przez jakiś czas będę się starał nie dawać konkretnych przykładów z sesji, gdzie to moim zdaniem działa. Może później, w sensie na jakimś etapie kolejnych logów uznam, że no jeżeli ktoś dalej to ogląda, to może przynajmniej zobaczył pierwsze sesje. No ale na razie ten log się ukaże pewnie wcześniej niż na YouTubie pierwsza sesja, więc nie chcę czynić takich założeń. Ale to mi się wydaje bardzo interesujące, że da się zawalczyć o ten ton dziwaczności bez kompletnego rozbijania verisimilitude, kolejne ładne słówko, świata, o ile setting ma pewne założenia, które pozwalają jakoś integrować te dwie płaszczyzny ze sobą. I wtedy gra, cała kampania może być trochę, jednym z jej tematów może być trochę spotkanie tego normalnego z tym dziwacznym, nadzwyczajnym. Spotkanie, w jakimś sensie to zawsze jest starcie. Nawet jeśli nie ma konfliktu, to starcie już się pojawia na jakimś tam filozoficznym poziomie. Po prostu świat, który nauczony jest wyjaśniać i rozumieć, będzie się starał wyjaśniać.
I gdzieś już aspekty tego za sprawą interesujących postaci zrobionych przez graczy będą się, wydaje mi się, że będą się przewijać i pojawiać. I bardzo mnie to cieszy. Też między innymi po to wybrałem ten XVIII wiek. I właśnie, skoro twierdzę, że ta kampania może mieć jakieś tematy, to jesteśmy bardzo blisko dyskusji. Na ostatni podcast Dobrych Rzutów, nagrany przez obydwu Maciejów, dotyczył kwestii tego, czy da się pogodzić strukturę opowieści z takim sandboxowym graniem, całkowicie otwartym i konsekwentnym. Ja bym to pytanie trochę rozszerzył. Czy da się inkorporować pewne elementy podejścia narratywistycznego w RPGach do sandboxa i OSR-u? I moim zdaniem da się, bez utraty jakby konsekwentnej sandboxowości, ale da się, stosując specyficzne metody i mając na uwadze pewne priorytety. Więc o tym może powiem kilka słów, bo to też jest coś, co mnie dość mocno zajmuje, kiedy prowadzę te sesje, bo ja faktycznie nie mam może takiego. Nie masz takiego. się zapodlałem. Nie uważam, że struktury opowieści są aż tak ważne akurat w RPG-ach, ale je sobie cenię i w dużym stopniu Maciej mnie przekonał, że to ma znaczenie. Te elementy narratywistyczne w RPG-ach to jest coś, co ja zdążyłem polubić przez lata grania w te różne Indiasy i te nowsze gry. I to nie jest coś, co chciałbym jakoś łatwo wyrzucać za burtę. Z drugiej strony, no, mam pewne swoje założenie dotyczące Dolmenowego Lasu i w ogóle testowania tej OSR-owej konwencji. Jednocześnie i OSR-owej, i hexcrawlowej, bo to są gdzieś tam rzeczy, które często leżą blisko siebie, ale przecież są de facto osobnymi koszykami. W sensie coś może być OSR-em, a nie być hexcrawlem i odwrotnie. Więc to pytanie i ten podcast były dla mnie bardzo, bardzo interesujące. I teraz jest pytanie, jak ja to widzę? Jak postrzegam ten dylemat i jak próbuję sobie z nim radzić. Więc po pierwsze, w sam system, w sensie w samą mechanikę, wpisałem pewne elementy narratywistyczne po prostu. No co sprawia, że ta kampania, jeśli ktoś będzie chciał stwierdzić, że to nie jest absolutnie czysty OSR, no to nie będę mógł temu zaprzeczyć. W sensie, jeśli ktoś podejdzie do tego purystycznie, no to ten ruleset, który przygotowałem, oczywiście na bazie wielu innych rulesetów, inspirując się wieloma innymi rulesetami, który cały czas to mówię, w końcu niedługo go wrzucę, tak żeby się można było z nim zapoznać publicznie, kiedy w nim wprowadzę, bo ja w nim wprowadzam cały czas zmiany na bieżąco. No to on ma pewne elementy negatywistyczne. Po pierwsze, ma metawalutę. Jedną, ale ważną, czyli zapał, który miał być wcześniej bohaterstwem. To jest ukradzione z Best Left Buried, gdzie to się nazywało Grip. I jest to taka waluta do nieumierania i do przerzutów, i do wszystkiego, i do robienia rzeczy, które nie wyszły albo nie mają prawa wyjść, kiedy bardzo chcemy, żeby wyszły. Ale kiedy ta waluta spadnie do zera, no to w Best Left Buried postać umiera. U mnie postać musi na jakiś czas wyjechać z Dolmenowego Lasu, w sensie skończyć przygodowe życie. I ten zapał odnawia się wolno. To nie jest coś, co po prostu przez noc skacze na maksa. To jest taki zasób, którym postać musi gospodarować, znaczy gracz w imieniu swojego bohatera musi nim gospodarować ze świadomością tego, że łatwo się go wydaje, a trudno się go odzyskuje. No i to już jest jakiś element narratywistyczny. Lekki, bo lekki można uznać, że bardziej gamistyczny, ale jednak fakt, że bohater, znaczy gracz ma wpływ na to, kiedy chce podboostować bohatera, bo uważa, że dany moment jest ważny, moim zdaniem przekłada się na pewną taką agendę narratywistyczną podczas gry. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ekwipunek traktujemy bardzo eserowo, poza tym, że każdy z graczy ma jeden swój jakiś specjalny przedmiot. Trochę związany z historią postaci, trochę z jej celami. I ten przedmiot traktuję trochę narratywistycznie. W sensie zakładam, że on powinien mieć znaczenie. Jego używanie, bazujące bardziej na rulingach niż twardych zasadach, jest pewna po prostu umowa między mną a graczami, że z tych przedmiotów da się wyciągać różne fajne rzeczy i używać ich na różne sposoby. Jestem otwarty na propozycje i też zakładam, że taki przedmiot będzie trochę trudniej utracić. Nie zakładam, że będzie zupełnie jak jakiś ikoniczny przedmiot,
w Tales from the Loop jakby nieutracalny, ale jest taki element, że ten przedmiot jest trochę doklejony do gracza i jest to pewna decyzja narracyjna, więc to jest na przykład kolejna tego typu rzecz. No i trzecia rzecz, gracze zrobili sobie jednak postacie, które mają pewną historię postaci. Ona jest, i tu się wszyscy zastosowali bardzo do mojej prośby, ona jest taka bardzo skierowana w przód. W sensie jest to bardziej historia tego, dlaczego moja postać ma ambicje, które pchnęły ją do eksplorowania dziwnego rejonu świata. I tutaj wszyscy gracze bardzo się fajnie z tego wywiązali, więc to nie są przygody, więc to nie są historie postaci, gdzie jest mnóstwo BN-ów z przeszłości, którzy mają jakieś swoje niezałatwione sprawy. Tego wszystkiego chciałem uniknąć, żeby zachować tą czystość grania. Na zasadzie poznawajmy bohaterów na sesjach, no ale jednak to są historie postaci, z nich wynikają pewne motywacje, z nich wynikają pewien potencjał wątków i to na sesjach już zaczyna wybrzmiewać, więc no to też jest jakiś ukłon w stronę negatywizmu. Bardzo ważne pytanie brzmi, czy mi nie jest przez to trudniej zabijać te postacie? Teraz to jest spoiler, bo w sumie teraz powiem, że jeszcze nikogo nie zabiłem po czterech sesjach, a to w ogóle jest spoiler. Zresztą brzmi to w ogóle fatalnie, że nikogo nie zabiłem, tak jakbym kogoś mógł oszczędzić albo nie. Gdybym ktoś miał zginąć w sytuacjach, kiedy ktoś mógłby zginąć, to by zginął. Mogę tyle powiedzieć bez spoilerów. Więc to nie jest tak, że gram tutaj miękko. Jestem gotowy na to, że postacie mogą ginąć. No ale będzie trochę bardziej przykro niż przy zwykłym wojowniku robię pierwszopoziomowym, którego wylosowało się w minutę. To jednak są postacie, które gracze sobie zrobili, przemyśleli i włożyli w nie serce. I to są super postacie. To są super postacie, które mają ogromny potencjał moim zdaniem i jestem bardzo ciekawy ich dalszych losów. Natomiast no, pryncypia to pryncypia. Jeśli będą ginąć, to będą ginąć. Więc tutaj ten ukłon w stronę negatywizmu jest, ale ja nie zamierzam się temu negatywizmowi kłaniać za nisko, bo jestem bardzo przywiązany do tego, żeby sprawdzić tutaj te zasadnicze założenia takiego staroszkolnego grania. Więc historia historią, wątki wątkami, najwyżej będzie nam bardziej smutno. Najwyżej ta śmierć będzie bardziej dramatyczna, jeśli do niej dojdzie. Ale też myślę, że gracze szybko się nauczą ostrożności i szybko się jej uczą. I może to wszystko, te drobne elementy narratywistyczne w połączeniu z tą formułą OSR-ową, hexcrawlową mogą przynieść fajne efekty. Jeszcze wracając do tego whimsical, ale bardziej do tonu, bo kiedy chcemy prowadzić otwarty sandbox, ale jednocześnie chcemy mieć jakiś rys tego, co to będzie za kampania, jakąś jej tożsamość już na starcie, no to mamy trudne zagadnienie. Bo ciężko jest narzucić konwencję w takiej bardzo otwartej grze. Ona trochę sama w sobie jest konwencją, konwencją eksploracyjną. I teraz co zrobić? Czy w ogóle zarzucić myśl o tym, że gra będzie miała jakiś swój ton, klimat, temat? Czy spróbować to osiągnąć jakoś inaczej? I droga, jaką wybrałem, to by było źle powiedziane. Droga, jaka mi się odnalazła sama, nie ma to za bardzo mojej zasługi. To jest stwierdzenie, że kampania może mieć coś na kształt tonu, czegoś wyżej niż konwencja, nie wyżej, że ważniejsza, ale czegoś bardziej ogólnego niż konwencja, czegoś, co pozwala na bardzo dużo różnych możliwości tego, w jaką stronę ta kampania się może udać. Ale dająca już na starcie pewien zestaw, nie wiem, skojarzeń, odniesień, tropów, który pozwala już nawet na samym początku na podejmowanie pewnych decyzji przez graczy. Teraz, co mam na myśli? Co kształtuje się na ten ton? Bardzo trudno mi powiedzieć ogólnie, więc powiem po prostu na przykładzie Dolmenowego Lasu. Mamy z jednej strony ten setting, który polega tym, że eksplorujemy taki zaczarowany, feeryczny las, zamglony, pełen grzybów, dziwnych elfów, dziwnych stworzeń. Trochę taki las z baśni braci Grimm, a trochę z jakichś takich dziwnych seriali z lat 80., a trochę jak wszystkie magiczne lasy Avalonu i tego typu vibe. To jest jakaś jedna kolumna. Z drugiej strony mamy ten eksploracyjny charakter samej gry,
I z trzeciej tą wymyśloną przeze mnie, ale raczej samo nasuwającą się ze względu na pewne inspiracje Dolmen Wood, na przykład w prozie Suzanne Clark, ta osiemnastowieczność. I na przecięciu tego wydaje mi się, że i ja, i gracze odnaleźliśmy pewien ton, który jest trochę tonem takiej gotyckiej, pregotyckiej opowieści niesamowitej. I teraz, co jest fajne, to, że to jest coś więcej niż konwencja i może pójść w bardzo różne strony. To znaczy, jeśli pójdzie w horror, to okej, jest na to przestrzeń, to nie będzie dziwne, to się nie sprzeciwi temu tonowi. Jeśli pójdzie trochę w komedię, również nie. I co najważniejsze dla mnie, może iść w jedno i drugie, obok siebie. To jest trochę charakterystyczne dla tego typu takiej niedookreślonej konwencji, bardzo pasującej do tej takiej osiemnastowiecznej trochę sztywności, takiej trochę oldschoolowej, naiwnej racjonalności skonfrontowanej z magicznością. Każdorazowe efekty tych konfrontacji mogą być bardzo różne. I już widzę, że w Dolmenowym Lesie mamy i aspekty komediowe, które nie znikną i bardzo fajnie, i potencjał na tematy poważne, mroczne w takim gotyckim sensie, i jest też przestrzeń na taki prawdziwy horror albo taką grozę, już nawet nie gotycką, tylko wynikającą z konfrontacji z taką nieprzyjemną dziwacznością. Widzę też aspekt na jakieś takie ciekawe wątki społeczne. W czym rzecz? Dużo, ton jest pojemny i bardzo dużo nawet konwencji albo płynnych przejść między konwencjami można w nim pomieścić, zostawiając bardzo dużą swobodę graczom, a jednocześnie mając nadzieję, że uda się utrzymać takie bardzo, bardzo ogólne, tematyczne ramy kampanii. Nie wiem, czy to jest możliwe przy każdym sandboxie, każdym hexcrawlu, każdym OSR-ze, czy to specyfika akurat Dolmen Wood, które w bardzo sugestywny sposób prezentuje swój własny temat. Nie jestem jeszcze przekonany, ale wydaje mi się, że akurat jeśli ten ton jest czymś, co wszyscy wyczuwają i co uda się ustawić jakoś wspólnie, to napięcie między tym, żeby jednak ta kampania była jakaś, była o czymś, a napięcie, a tą pełną sandboxową wolnością może nie być, może być trochę bardziej teoretyczne niż praktyczne. Może być tak, że po prostu wolność graczy będzie się realizować w ramach tego tonu w taki sposób, że będzie pełna, a jednocześnie zawsze jakoś będzie wypełniać pewne najogólniejsze założenia. Nie wiem, czy wyrażam się jasno, dość trudno jest mi to ująć i też pewnie w przyszłości będę sięgał po przykłady. Ale jestem tutaj pełen nadziei, że te elementy opowieściowe, już nawet niekoniecznie struktury w kolejności, ale pewnej troski o to, żeby gra była o czymś, da się w ten sposób podeprzeć, zupełnie nie rezygnując, nie idąc na żadne kompromisy w kwestii samej formuły bardzo otwartego grania. No i jest jeszcze jeden aspekt, którym trochę w podcaście Macieje powiedziały mało, że w dobrej sandboxowej grze bohaterowie mają cele w świecie. Nie muszą ich mieć od razu, mogą je sobie wytworzyć, ale w wyniku tych wszystkich zdarzeń losowych, rzutów w tabelach, spotkań, walk, chęci zemsty, chęci wzbogacenia się, uświadomienia sobie różnych rzeczy przez bohatera w świecie gry, bohaterowie nabywają cele w świecie i to oni zaczynają kreować fabuły. Nie ma wtedy powodu, żeby nie starać się, żeby mistrz gry poprzez opis, poprzez akcent, rozkładanie akcentów, poprzez pacing, który przecież OSR-owo, hexcrawlowi mistrz gry dalej musi o niego dbać, w sensie dalej musi dbać o to, żeby pozwolić graczom robić co chcą, ale jednocześnie dawać pewnym scenom i procedurom więcej czasu na sesji, w sensie czasu sesjowego, a innym mniej. Więc czasem, w sensie mistrz gry nie może zabronić bohaterowi spędzić tygodnia w mieście, rozpytując i zbierając plotki, no ale może rozegrać ten tydzień w mieście przez 10 minut sesji i kilka rzutów. I gracz nie powinien się czuć obrabowany ze swojej wolności, jeśli zadeklaruje, co w tym czasie robi i co próbuje osiągnąć i tak dalej.
Więc te decyzje dalej zostają gdzieś przy mistrzu gry i ich one mają pewien potencjał na to, żeby mistrz gry korzystał z nich mądrze dla celów narracyjnych, zupełnie nie depcząc idei otwartej gry. Więc widzę sporo takich mostów, które można przerzucić mniej na poziomie takiej bardzo ogólnej teorii, a bardziej na poziomie praktyki tego, jak faktycznie wyglądają takie sesje. I znów, w przyszłości w tych logach i w tych różnych omówieniach będę sięgał po przykłady, bo już widzę takie miejsca na sesjach, znaczy w tej konkretnej kampanii, na sesjach Dolmenowego Lasu, gdzie się całkiem fajnie udawało na przykład wykorzystać zupełnie nieoczekiwane i dziwaczne na początku zdarzenie losowe do tego, żeby wprowadzić na scenę fajny wątek z historii gracza. Zupełnie bez naciągania. Ba! Prawdopodobnie o wiele ciekawiej, niż gdybym chciał ten wątek wprowadzić, prowadząc tak bardziej tradycyjnie, albo nazwijmy to tak nowocześnie, narratywistycznie. Więc tabele nadal podlegają interpretacji mistrza gry. Wyniki nadal trzeba wprowadzić do świata. Świata, który reaguje, świata, który się zmienia. Więc to nie jest tak, że mistrz gry konsekwentnie prowadzący sandbox oraz grający OSR-owo jako sędzia nie ma już absolutnie żadnych narzędzi do budowania ciekawych narracyjnie rzeczy, związanych nawet z wątkami postaci. Ma, nawet samo układanie tabel może mu w tym pomóc. I ten symulacyjny aspekt żyjącego świata może zostać lekko zgrawitowany poprzez tabele ich interpretacji w stronę opowieści. Możemy zadbać o to, żeby zachowując symulację, jednocześnie lekko ją skręcić w stronę rzeczy ciekawych opowieściowo. I to skręcić nie poprzez oszustwo, na zasadzie oszukiwania na kościach, czy właśnie robienia fałszywych, zaplanowanych z góry zdarzeń losowych. Zupełnie nie. Bardziej na zasadzie stworzenia z tabelek i wątków magnesów, które kiedy przyciągną te opiłki w jakiejś dziwnej konfiguracji, my nagle będziemy odkrywać w nich wątki. I będziemy, im więcej będziemy mieli wiedzy o wcześniejszych zdarzeniach i o świecie, o tym, co się już wydarzyło, o tym, kogo bohaterowie rozgniewali, z kim się przyjaźnią, czego chcą, czego szukają, kto wie o tym, jakie są ich motywacje i tak dalej, im ta mozaika będzie bardziej złożona. Mozaika wynikająca całkowicie, teoretycznie całkowicie z rzutów w tabelach i decyzji bohaterów graczy, tym więcej będziemy mieli możliwości wyciągania z tego w bardzo naturalny, organiczny sposób, bez żadnego GM Force, ciekawych rzeczy, ciekawych z perspektywy narratywistycznej. Więc ja, może mi się to zmieni. Po czwartej sesji jestem optymistą co do tego, że da się te podejścia w taki organiczny sposób pożenić. Tutaj też ciekawym aspektem są takie, ja korzystam poza tabelami stricte dolmenwoodowymi, które mam z Wormskina, albo z tych nowych materiałów, które są super. Korzystam też, szczególnie dla kreowania bohaterów niezależnych, ale też na przykład zaklęć. Korzystam z bardzo cenionych w środowisku RPG-owym, pewnie już o nich słyszeliście, ale nigdy polecania dosyć, tabelek z Maze Rats Bena Miltona. Samo Maze Rats może was nie zachwycać jako system, ale te tabele są po prostu wspaniałe i każdemu je polecam. I korzystam też z tabel z Ironsong, które w końcu nie jest grą OSR-ową, ale te tabele takie wyroczniowe, hasłowe pozwalają czasem przełamać jakiś taki paraliż decyzyjny, a jednocześnie nadal zdawać się na tabelę. W sensie, przez to, że mam takie ambicje bardzo konsekwentnego bycia sędzią w tym świecie, a nie mistrzem gry pchającym swoją własną agendę, kiedy na przykład nie wiem, co w walce zrobiłby przeciwnik, tabele Ironsorna dające pewien ogólny pomysł, co na przykład mógłby zrobić w walce teraz przeciwnik, bardzo mi pomagają. Więc i one również mają taki swój narracyjny twist, te tabele, pozostając jednocześnie tabelami losowymi. Także o ile ja mam trochę wrażenie, że właśnie na poziomie teorii Macieje się starły, że bardzo trudno jest te rzeczy uzgodnić, a w praktyce okazuje się, że tych
małych mostów do przerzucenia, do abordażu między tymi dwoma okrętami, tych lin, po których można przechodzić tam i z powrotem, jest całkiem sporo. I póki co jestem w tej kwestii właśnie pełen nadziei, że da się całkiem fajnie zrobić kampanię o czymś, zupełnie nie rezygnując z tych nawet najbardziej radykalnych pryncypiów takiego otwartego, trochę oldschoolowego grania. Zobaczymy. Gadam już bardzo długo, bo ponad pół godziny. Dużo mam jeszcze do powiedzenia, ale się już wstrzymam póki co. Będzie kolejny log na pewno w miarę niedługo. Kiedy też ukażą się sesje na YouTubie, to będę robił spoiler alerty, ale już odnosił się do konkretnych przykładów. Niedługo będzie premiera pierwszej sesji na YouTubie i mam nadzieję, że niedługo za nią podążą kolejne i że to opóźnienie YouTuba względem sesji na Twitchu, na żywo, nie będzie duże, więc zachęcam Was do oglądania. Dzięki za wysłuchanie tego przydługiego opowiadania o tym i owym, które mogło być miejscami chaotyczne, ale to wszystko jest dla mnie świeże, a tak jak mówię, przez to, że nie dawałem przykładów, bo czułem, że jeszcze trochę nie mogę, to pewne rzeczy mogły z tego, co mówię, nie wybrzmieć, ale no to są tylko materiały takie sobie dodatkowe, te logi, więc mam nadzieję, że coś z tego dla siebie wyciągniecie i mam nadzieję, że dacie kampanii Dolmenowy Las szansę, bo jest fajna, ma fajny klimat, ma super graczy, którzy stworzyli świetne postacie. Jest chyba dość oryginalna i zdarzenia na sesji są interesujące. Każda sesja jest trochę inna. Dzieją się przeróżne rzeczy. Już o swoich jakby rzeczach, które wydaje mi się, że wychodzą mi dobrze, to już sam się nie będę chwalił. Wydaje mi się, że BN-i, którzy się tu pojawili, byli całkiem interesujący. Mam nadzieję, że ich jeszcze zobaczymy. Oczywiście nie zależy to ode mnie, zależy to od graczy, ale tak coś czuję, że ich jeszcze zobaczymy, więc fajnie się to prowadzi, jest to fajny eksperyment, bardzo satysfakcjonujący i po czterech sesjach czekam na więcej, chcę to prowadzić i otwarte granie póki co to jest to. Na razie jestem na tym takiej fali wznoszącej, że wydaje mi się, że już nigdy nie będę prowadził inaczej niczego innego, oczywiście to nigdy tak nie jest, ale nie rozczarowało mnie otwarte prowadzenie, nie rozczarował mnie Hexcrawl, nie rozczarował mnie OSR, nawet przy założeniu, że nie gram że z tymi wszystkimi moimi zasadami i ornamentami narracyjnymi, to już nie jest czysty OSR. Jestem bardzo ciekaw, co będzie dalej i zapraszam Was do towarzyszenia mi w tej przygodzie. Dobranoc, cześć!